Mateusz Kaniowski i teraz wywiad z ojcem. Siemano. Rasem i synem. Dzień dobry. Bandurą. Kiedyś robiliśmy wywiad na odwrót podczas walki Bandury. Robiliśmy wywiad z Kierasem, więc teraz zamieniamy rolę. Tata przygotowany? Boisz się trochę? Nie boję się kompletnie o niego. Także w ogóle? Nie, no stres jest, bo to zawsze stresujące, jak wychodzi ktoś bliższy, a to jest najbliższy, więc na pewno stres w głowie jest ogromny, ale no, sport, zabawa. A jak jest syn, to jest trochę łatwiej? Ostatnio go nie było. Kurczę, łatwiej? Nie, no zobaczcie, że jest, bo bez niego nie wyobrażam sobie, żeby walczyć, także... Nie, no wiadomo, że dobrze, że jest, nie? Tylko się martwię, co będzie, jak będę walczył, nie? To chciałem gdzie go zapiąć, łańcuchy tam przy tej klatce. Bo dostanę wylewu i koniec moi w internecie to będzie. Taki duży coś się zrobił ten syn, co? Tak. 20 kilo. 20 kilo przytyłeś? 20, już mam. A ile ważyłeś na Adamku? A co, to jest tylko 17 kilo w półtora miesiąca. Tylko? No, to wiesz, nie jest źle. 45 dni, 17 kilo, to ty tyjesz, stary. W Stanach byłem teraz tydzień, to tam jest razy 3. Z pół kilo dziennie prawie tyjesz. Co ci poradzić, no stary, mam... Ja 14 tygodni ledwo przytyłem 4 kilo. No, 3 kilo. 14 tygodni. Ja tylko siedziałem, streamowałem, żarłem i teraz jeszcze byłem w Stanach. Tam spotkałem Five Guys pierwszy raz w swoim życiu, no i zabłądziłem w tej knajpie, także. Ojca wysłałeś na Crazy'ego Załęckiego, który walczył z Sararą. No i co? Ale na kogo miał mnie wysłać? No, nie chcę tu wymieniać. Na starego wiewióra. No po co? Żartuję. Nie o to chodzi, słuchajcie. Jak się bić, to z najlepszymi, tak robił to Patryk i ja zawsze tam nigdy nie przebierałem jakby kto gdzie, wysoki, mały, duży, niski. Trzeba zrobić po prostu robotę i tyle. A jak długi był twój mediatrening? Nie wiem, z Patryczkiem robiliśmy pół minuty, bo Patryk mówi, że jest takie jebnięcie, że łapy zdeszane byłem. Bolą. No właśnie słyszałem, że pół minuty mniej więcej, bo nie chciałeś pewnie pokazać. Nie. Dla mnie to tam, wiesz, boks, wiesz, jakby wiele tych nie ma tajników. No trzeba się bić po prostu. No. Nie jesteśmy bokserami zawodowymi, żebyśmy tu jakieś taktyki mieli. Wiadomo, że każdy chce wygrać. No i tyle. No wracając z tego wysłania ojca na Crazy'ego Załęckiego, który dał takie waleczki na przykład z Don Diego. Ryzykowne trochę. Wygrał? Z Don Diego? No. Rundę. Ale w dwóch przegrał. No i co? No właśnie, no. To jest tak jakbyś powiedział, Piotr Szeliga walczył z Normanem Parke i z Pasternakiem. No i co? Walczył, ale przegrał. Ale pokazał się. No, ale umówmy się, no Crazy... Oprócz walki z Wielkim Bo pokazał się w każdej walce dobrze. Umówmy się, że Crazy to jest naprawdę wariat, topowy zawodnik i zajebiście, że ojciec może się z nim bić, bo z kim miałby się bić? No, bez urazy, no z tatą Wiewióra. Ja bym zobaczył. No ale po co? No nie, dobrze. Wiesz, ja wiem, że mój ojciec się umie się bić, to po co mamy robić walki? To jest jedna jedyna walka ojca, niech się sprawdzi, niech da. Myślę, że to będzie najlepsza walka tej gali. Może tak być. I fajnie, a to po co mam kogoś mieć na przecierę? Niech się walczą, niech się biją, fajnie, że to jest ojciec Denisa, jest ojciec mój. Razem, jak to powiedział, mają 98 lat i pokażą, że naprawdę są mocnymi zawodnikami, niech wygra lepszy, a czy to ma znaczenie, kto wygra? Dla nas żadne. Ci coś przypomniało, ostatnio się śmialiśmy, że Diablo się przez ciebie przestraszył, nie przyjechał. No, gdzie go masz? No i zobacz, coś narobił. I to wszystko przez ciebie. Nie ma. Nagroziłeś mu, ja oglądałem twoją reakcję, jak tata groził Diablo. No nie i widzisz. Nie groził. Wypowiedział się, ja też się powiedziałem. Możemy tam wyjść bez rękawic. No to słuchaj, przecież ja nie będę z nim walczył z mistrzem świata o pas, tylko po prostu dalej chodzi i wiesz. I mówi, teraz go nie ma. Jest solówka i tyle, a nie tam wiesz. Jak ktoś na ciebie coś gada i tak dalej, no to bijemy się w oktagonie. Ja jestem w ogóle z dala od bicia się, ale no... Mnie też Diablo no, wkurzył mnie i tak dalej. Potem najbardziej mnie zdenerwowało podejściem do Jarka Paszy, bo Jarka bardzo dobrze znam. Wiem, że Jarek... Ja w ogóle zacznijmy od tego, że wiedziałem, że tej walki nie będzie od samego początku. Jeszcze raz, proszę? Ja wiedziałem, że tej walki nie będzie od samego początku. Ale skąd wiedziałeś? No bo Diablo jest zakręconym, myślę, człowiekiem. I ja wiedziałem, że będzie. Zresztą miał się już kiedyś bić. Miał. I przyjął na zdjęcia, a potem powiedział, że się nie bije, więc... A zresztą, nie gadajmy o Diablo, to jest, wiesz, temat zamknięty dla mnie. Tylko fajnie, jakby Jarek Pasza nawet nie zawalczyć, ale żeby federacja potraktowała go dobrze i wypłaciła mu należytą kwotę, bo myślę, przygotowania, miesiące ciężkiej pracy, promował galę
A to, że nie zawalczy, to nie jest jego wina i fajnie jakby federacja potraktowała go dobrze i zapłaciła mu dobre pieniądze, a nie mniejszą jakąś stawkę. Bo... A nie chciałbyś wejść na miejsce? Z Jarka? Nie, do Jarka, na miejsce Diablo. Jakby zapłacili, jakby wejść, przegrać, zgarnąć siano. I czemu przegrać? Nie no, przyjechałem się z Jarkiem, nie mógł widzieć, a dwa, no umówmy się. Stary, czemu byś nie mógł? Spójrz na mnie, wyglądam stary, ja ledwo po sodach mam siłę wejść, a gdzie się z kimś bić. Nie, Jarek to jest bardzo sympatyczny gość, nie chciałbym się nigdy z nim bić za żadne pieniądze, bardzo go lubię. I bardzo mi przykro, że go tutaj nie zobaczymy, także Jarek, trzymaj się, głowa do góry. Ja to nie wiem, co on je w twojej Ameryce. Co? Ja też nie wiem. Tak, nie, tak zawsze ty jesz, nie? Nie, dobrze, w Elkę wszedł. Ja zawsze sobie obiecuję, że już się nie przytyję. Ale ty zawsze po walce wyglądasz jak kulka, żeby potem zrzucić to wszystko. No Pimblet, jak ma Pimblet? On ma? Ten z UFC? Pimblet, Paddy. On powiedział, że on chce być szczęśliwy i gruby, niż być chudy, nieszczęśliwy. Ja wychodzę z takiego samego założenia. Jak mam schudnąć, mam ćwiczyć, mam robić kondycję, to jest na to czas. Jak nie muszę, to robię to, co kocham, czyli jem. No dobrze, dzień został. Jest trochę stresu już teraz, czy jeszcze nie ma? Nie, nawet wiesz co, na treningu, media treningu zupełnie zero stresu jakby. Słuchaj, w pierwszej walce nigdy nie ma stresu, bo nie wiesz, co się wydarzy. Więc ja wiem, że każdy, kto walczył pierwszy, mówi, jest luz. Że nie ma stresu? Nie. A ja znowu słyszałem, że zawsze jest stres, jak pierwszy raz ludzie wychodzą. Co ty, Patek mówił, pamiętam z Alanem, mówi do mnie, ja tu nic nie czuję się, czuję, jakby się w chacie. I zupełnie zero, no, tak mi powiedział, tak, że wiesz. Ja nie, na tę chwilę nie mam zupełnie, nawet ja codziennie nie myślałem o tej walce, bo walka, bo stadion, nie, zupełnie, ja robiłem sobie treningi, pracowałem. Dużo można wygrać na tobie. No, mam nadzieję, że ludzie zarobią, sianko, nie? Tego ci życzę. Bardzo dziękuję. Maciej Bandurski, pseudonim Kieras, oraz Patryk Bandurski, pseudonim Bandura. Pozdro!